W jaki sposób nasze miasto jest przygotowane na przyjęcie migrantów przybywających tutaj do Łodzi z Ukrainy? Miasto już pomaga emigrantom. Są już pierwsze osoby, które przyjeżdżają i są rozdysponowane do osób, które zgłosiły się do takiej pomocy, jak również przygotowany jest na prośbę mera Lwowa prowiant dla mieszkańców tego miasta. Zebraliśmy już 2 tiry i zbieramy cały czas, ponieważ serca łodzian są olbrzymie. Jako mieszkaniec Łodzi, gdybym chciał pomóc tym, którzy przybędą do naszego miasta albo tym, którzy są tam na Ukrainie, w jaki sposób mogę to uczynić? Po prostu zgłosić się poprzez maila dostępnego na stronie Urzędu Miasta Łodzi i zgłosić swoją pomoc, czy do przewiezienia, czy do przyjęcia, czy w jakikolwiek inny sposób. Migranci przyjadą do Łodzi i będą gdzieś tutaj rozlokowani. Gdzie będą rozlokowani, czy już na tę chwilę wiemy? Wiemy o tym, że rząd ma miejsca i ma ponad 90% wolnych, natomiast my rozmawiamy z mieszkańcami i my będziemy umieszczać emigrantów w tych miejscach, które zostaną przez mieszkańców zgłoszone. Jest również inicjatywa różnych łódzkich kościołów, żeby w parafiach czy ewangelickich, czy reformowanych też przyjąć uchodźców. Czy jakieś lokale miejskie także będą przeznaczone na to, żeby ci uchodźcy mogli zamieszkać choćby tymczasowo? Jeśli będzie taka potrzeba i będzie taka konieczność, bo tych emigrantów mam nadzieję, że nie, ale jeśli będzie dużo, na pewno uruchomimy, mamy jakieś swoje przestrzenie, jak choćby Hala Expo, gdzie w trudnej jakiejś sytuacji możemy takie przestrzenie uruchomić. Jednym słowem możemy powiedzieć, że miasto Łódź jest przygotowane, jest gościnne i czeka i chętnie pomoże tym, którzy do miasta przybędą. Miasto Łódź jest gościnne gościnnością swoich mieszkańców, a ja myślę, że nie powinniśmy się na tym zawieść.